Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja dam wam ukojenie. Więc jeżeli do tej pory jeszcze masz jakiś ciężar, czujesz się spracowany i obciążony, to ja tam będę z tyłu sobie stała, to podejdź do mnie, będę się o ciebie modlić. To jest jedna rzecz. Tak, chciałbym teraz z wami podzielić się takim moim świadectwem, takim przeżyciem z ostatniego tygodnia. Tak jak mówiłam tydzień temu, każdy z nas będzie indywidualnie wchodził i doświadczał tego, czym jest Boża łaska, jaki ona ma wymiar, jaki ona ma zakres. I moje wejście na drogę łaski zaczęło się od bardzo trudnej sytuacji, bardzo trudnej i bardzo bolesnej. To była sytuacja, przed jaką jeszcze nigdy wcześniej w życiu nie musiałam stanąć. I kiedy, wiecie co, otrząsnęłam się z tego i tak sobie siedziałam w domu, zmywałam naczynia i rozważałam tą sytuację pod kątem łaski Bożej. Tak sobie zmywam i tak sobie mówię do Boga: Boże, kurczę, te Twoje metody wychowawcze czasem są bolesne. A Duch Święty do mnie mówi: ale skuteczne. Mówię: masz poczucie humoru. Przyjechał mnie przysłowiowy walec. A ty mi mówisz: spoko, Ewcia się wyklepie. W ogóle mówię, to jest łaska. To jest właśnie łaska. Słuchajcie, ja przed tą sytuacją, może nie będę wam jej opowiadać, ale chcę jakby wyciągnąć tą puentę z tego, co się wydarzyło. Ja przed tą sytuacją miałam takie zrozumienie łaski, ja nie wiedziałam o tym, że ono jest tak ograniczone, dopóki nie weszłam na tą drogę. Ale miałam takie przekonanie co do łaski i takie doświadczenie zresztą, które to potwierdzało, że łaska pozwala mi omijać szereg trudnych sytuacji życiowych. I ja naprawdę realnie, tak jak nieraz mówiłam wam świadectwa różnego rodzaju, nawet prywatnie, to było na zasadzie: nie wydarzyło się, nie było konsekwencji, coś tam mi się udało, tam wiecie, bokiem przejść i tak dalej, tak? I ja miałam realnie takie zrozumienie, że na tym polega łaska. Tym bardziej, że jako człowiek perspektywy proroczej dokręciłam sobie do tego, że przecież ja słyszę Boga, więc tym bardziej mi wszystko tam powie wcześniej, poinstruuje, przekażę jakieś tam, wiecie, informacje i tym bardziej mam gwarancję, że na pewno ominę trudną sytuację życiową. No bo jak nie sen, to wiecie, coś innego i się nie wydarzy. Ale wydarzyły się sytuacje dla mnie bardzo trudne. I wiecie, ja zaczęłam sobie to rozważać, wiecie, nie? Co to w ogóle było? O co chodziło? I ja właśnie zrozumiałam, że moje zrozumienie łaski było bardzo okrojone. Że okroiłam tego Boga do tylko tego elementu. A przecież on nigdy nie powiedział, że moja droga będzie usłana różami. To ja to poprzez moje doświadczenie i też jakieś religijne wkrętki, które były w mojej głowie, ja sobie to dokręciłam, że to tylko w tym jest Bóg. Ale on powiedział coś innego. Jakokolwiek będziesz szła drogą, i tak zwyciężysz. Zobaczcie, jaka to jest zupełnie inna perspektywa. Nie chodzi o to, że nie będzie różnych trudnych sytuacji bolesnych. Chodzi o to, że w każdej sytuacji zwyciężysz. W każdej sytuacji ta ręka Boga jest nad tobą. Amen. W każdej tej sytuacji doświadczysz Jego łaski. Ja w tym tygodniu bardzo trudnym doświadczyłam Bożej łaski, zgłębiłam ją, spraktykowałam w sposób, w takim zakresie jak nigdy wcześniej, słuchajcie, przyspieszony kurs. Przyspieszony kurs w tydzień. Patrzcie, my z naszej perspektywy, bo jesteśmy na tym świecie, żyjemy w czasie, patrzymy z perspektywy czasu. Dziś nam jest źle, dziś się wydarzyło. Ola Boga, dzisiaj panika, dzisiaj lament. Ale Bóg patrzy z perspektywy wieczności. Spójrz z tej perspektywy, nagle się okaże, że ta trudna sytuacja, ona nie jest taka trudna. Bo kiedy spojrzysz z perspektywy wieczności, zobaczysz, że już zwyciężyłeś. Amen. Że to nie ma większego znaczenia, jak ta droga się układa. Jak ona może być kanciasta, jak ona może być momentami trudna czy bolesna. Bo i tak na samym końcu masz sukces i zwycięstwo. Amen. Tylko jest to kwestia tego, z jakiej perspektywy będziesz patrzeć. To mnie rozwaliło. On wcale mi nie powiedział: Ewciu, nie będzie cię bolało w życiu. Ale powiedział: ale to właśnie ta metoda wychowawcza, chociaż jest trudna i chociaż jest bolesna, to jednak jest skuteczna. Amen. Wiecie, więc jakby weszliśmy w ten okres łaski,
Więc chciałam się tym z wami podzielić. Też jako moje osobiste świadectwo, ale też jako taką inspirację i zachętę dla was. Dzięki. Amen.